W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi uniwersalnego zamka wierzchniego TBV postanowiliśmy przybliżyć Państwu, w jaki sposób samodzielnie dokonać przestawienia rozstawu zamka z 50 na 60 mm. Rozpoczynamy od zdjęcia obudowy zamka. Odkręcamy dwie śruby mocujące. Śrubokrętem podważamy i zdejmujemy obudowę zamka wierzchniego. Aby dokonać przestawienia zabieraka bębenka, tulejki aluminiowej, należy ściągnąć zawleczkę, inaczej zwaną zegerem. Do tego celu zalecane jest użycie specjalistycznych, tzw. szczypców zegera. W domowych walizkach z narzędziami zwykle takiego narzędzia brak. My zdjęcia zawleczki dokonaliśmy najzwyklejszym śrubokrętem. Wyjmujemy z otworu aluminiową tulejkę, przez którą przechodzi łącznik wkładki. Przekładamy ją do otworu obok. Pozwoli nam to na uzyskanie rozstawu 60, a nie jak uprzednio 50 mm. Po zmianie otworu ponownie wsuwamy zawleczkę. Teraz możemy przystąpić do złożenia zamka. Obudowę przywracamy do stanu pierwotnego. Na koniec zamek skręcamy śrubami. W opakowaniu każdego zamka wierzchniego TBV znajduje się instrukcja, w której prezentujemy, jak dokonać zmiany rozstawu oraz jak dokonać montażu zamka w drzwiach.